Burek, burek, tak? Co tu jest? Tak, tak, co tu mamy? Więc tak, tutaj mamy Burka, starszego, 4-letniego pieska. Znaleźliśmy go w październiku koło stacji kolejowej, biegał po torach. No, Burek jest takim energicznym pieskiem, fajnie dogaduje się z innymi właśnie pieskami, suczkami, jest bardzo łagodny też dla dzieci, nadaje się też do małych dzieci. No, nie ma w ogóle w sobie żadnych pokładów agresji, można z nim zrobić wszystko, brać go na rączki. Przede wszystkim właśnie chcę, żeby go głaskać, przytulać. No, ładnie chodzi na smyczy. Potrafi przede wszystkim, bo nie każde u nas pieski niestety potrafią, ale Burek jak najbardziej potrafi. Pokaż się, Burek, jak ty ładnie wyglądasz. No, no jemu zależy przede wszystkim na pieszczotach. No i nadaje się i do domu, i na podwórko, ponieważ w domu też umie zachować czystość, nie jest jakimś tam psem szczekliwym. No takim do kochania, nie, Buruś? To jest Kubuś, Kubuś ma 2 lata. Kubuś jest najlepszym przyjacielem tutaj właśnie też Burka. Dogaduje się pięknie z każdym psem, z dużym, z małym. No, nadaje się też do dzieci, bo jest taki mega łagodny, też przytulaśny. Lubi zabawy piłeczką, jakimś szarpaczkiem, czy przeciąganie się właśnie z innymi pieskami. No, lubi zaczepiać pieski, ale wszystkie pieski fajnie go odbierają właśnie tak pozytywnie. Także z nikim nigdy się nie gryzł, dogaduje się praktycznie z każdym psem naszym ze schroniska. No, można z nim zrobić wszystko, tak, bo też jest taki miziak. Lubi nawet, jak go się bierze na rączki. No i wiadomo, przytulanie, czesanie też przydałoby mu się teraz. Także jak znalazłby domek, to na pewno pięknie by też wyglądał, prawda, Kubuś? Umie chodzić na smyczy. Tak, na smyczy też pięknie chodzi, aportuje piłeczkę. No i nadaje się i na podwórko, i do domu. Jako taki kanapowiec, bo umie się zachować, nie brudzi, nie niszczy przede wszystkim niczego.